Najpierw był piknik w Cichowie, a potem niespodzianka. Spektakl Śpiąca Królewna, który dla swych dzieci zagrali rodzice. Tak Dzień Dziecka świętowali przedszkolacy z jedyneczki. Zazwyczaj to właśnie dzieci występują w przedstawieniach dla swoich rodziców. We wtorek w Hutniku było odwrotnie. Najmłodsi byli widownią, a ich rodzice nie bez stresu i strachu prezentowali to, co ćwiczyli na wielu próbach. Obudziła się ona, a wraz z nią całe królestwo. Spektakl Śpiąca Królewna w reżyserii nauczycielki przedszkola nr 1 Aldony Glury spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem dziecięcej publiczności. A jak mówili sami rodzice, występ na scenie był nie lada wyzwaniem. No trochę musieliśmy poświęcić czasu, było tego wysiłku, tego zaangażowania. Oj, stres wszystkich dopadł dzisiaj. Wszystkim się strzęsły ręce, każdy się denerwował. Mimo że pewnie dzieci dobrze znały treść bajki, to i tak emocji na ich twarzach nie brakowało. To właśnie takie reakcje były najważniejsze dla wykonawców. Aż się łza wokół kręcić, są chwile nie do zapomnienia. Po przedstawieniu dzieci dostały upominki, a rodzice za swe zaangażowanie obdarowani zostali czekoladami od dyrekcji placówki. Bukiet kwiatów dostała pomysłodawczyni i reżyserka spektaklu.